Walka jest bardzo ostra. Dużo się działo w tej trzeciej kwalifikacji faktycznie. Myślę, że my musimy sobie prędzej czy później usiąść wszyscy i odpowiedzieć na parę pytań, jak, które manewry można robić, których nie można robić. Nie chcę teraz nakręcać spirali różnego rodzaju spekulacji, ale za pewne manewry pewni zawodnicy są karani, a za analogiczne manewry często zawodnicy nie są karani. I trzeba sobie wyjaśnić, kiedy można ściąć tor, czy jak się jest przed, tak jak mówią sędziowie, czy jak się jest w trakcie. To naprawdę wymaga wyjaśnienia, żeby później nie było niedomówień i żeby nie było pretensji jednej strony do drugiej. Natomiast to dla mnie super. W ogóle tempo jest jakieś zabójcze. Czasy, które osiągamy w zeszłym sezonie, zejście poniżej 403 sekund było naprawdę dobrym wynikiem. Każdy wynik 42 sekundy to był naprawdę świetny wynik. Teraz jedziemy w czasach 41. Ja zrobiłem teraz na ostatniej kwalifikacji 41,6. Darek Topolewski też szedł poniżej 42, co było w zeszłym sezonie w ogóle nieosiągalne. Nieosiągalne kompletnie. Także tempo jest bardzo, bardzo dobre. Fenomenalne. I to chyba fajnie, bo kibice lubią, jak się dużo dzieje i szybko samochody jeżdżą.